Że duże wyzwanie dla niej, ale no też mówię, tak jak obserwuję, to sobie radzi kapitalnie. Wyrosła nam gwiazda tak naprawdę pod naszym okiem, bo Bobl z Blanką, Blanka z nami jest związana już tam, już nawet nie wiem od którego roku, ale zajmowała się właśnie KSW Girls przez lata i była taką panią menadżer od KSW Girls i robiła to kapitalnie, no i przyszedł na nią czas. Świetnie wykorzystuje swój moment życiowy i chyba dobrze się sprawdza i dobrze się też, mówiąc kolokwialnie, sprzedaje w tym, co robi, więc brawa dla niej. Bardzo dobrze. Wiesz co, Blanka też już sporo lat się znamy, bo pracowała w KSW, więc zna to naprawdę od podszewki i wie, jak rozmawiać z facetami. Naprawdę chłopaki się jej boją, więc, ale też boją się jej, ale też naprawdę fajnie potrafi wyciągać z nich jakieś rzeczy i też myślę, że oni się nie spodziewali, że tak fajnie będzie się im z nią rozmawiało. I po prostu otwiera ich. Myślę, że Blanka idealnie odnajduje się w tej roli. Potrafi, że tak powiem, trzymać ich na krótkiej smyczy i świetnie sobie radzi w tej roli, naprawdę. Ciężko mi coś więcej powiedzieć, żeby nie zadać fabuły. Blanka bywa zmienna, w zależności od sytuacji, tak? Bo potrafi podejść i zacząć rozmawiać jak z dobrym kolegą, jak z przyjacielem, a potrafi wpaść i robić raban, nie? Także, no zobaczymy, nie no. Ja osobiście ją polubiłem, także mam nadzieję, że ona nas także, no, tyle. Blanka miała staż 10-letni w KSW, więc wie troszeczkę, z czym to się je, aczkolwiek też widzę, że jest zdziwiona, bo jest przy całym procesie zbijania wagi, jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że już przywykła do tego, fajnie się z nią rozmawia, fajnie jakby prowadzi nas wszystkich jako zawodników i odnajduje się w tej roli.